Siema, siema, jestem Farmart 2009. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie zbierać belki przyczepą z Autoload. Bo sprzedałem ogólnie tą, co się zbiera, bo ta jest tańsza i tyle. No to co, zaczynamy. No i już łapię. Pozbieramy sobie belki. Kostki już podbierałem, są wywalone. Szkoda, że nie chciał się zrobić w kiszonkę. Chociaż one by chyba mogły się zrobić w kiszonkę, ale a nie widzę już dlaczego. Nie wiem, może będziemy je przerabiać na kiszonkę, bo tutaj widzę, co się właśnie odwaliło. Także no. Może je będziemy przerabiać na kiszonkę i je zawieziemy jako belę w kiszonce. Je sobie na razie pozbieramy. Ta przyczepa ma pojemność 10, także na luzie chyba weźmiemy wszystkie belki. Zobaczymy, jak ona wywala, bo nawet jeszcze nie sprawdzałem. Tutaj nie trzeba mieć. Dobra, teraz wyłączymy sobie. Da się, dobrze, czyli da się wywalić. To jedziemy. Gdzie tutaj by się postawiło? W tym grogu chyba, to tutaj. Zaraz zobaczymy, jak to działa, bo to jest dla mnie całkowita filozofia, bo najwyżej przetestowałem ją, ale po prostu się sprzedawałem. Teraz tak. O co tu chodzi? J. K. O co tu w ogóle chodzi, ludzie? Jestem zielony w tej kategorii. M. A o? No to dajmy B. Okej. Chyba nie wiem, jak mniej więcej działa przyczepa Autoload. Czekajcie, muszę tutaj coś zrobić. Ewidentnie jestem zielony w tej kategorii. Nie wiem, to najwyżej pojedziemy sprzedać, bo jestem zielony. No to co? To by był koniec odcinka. Może po prostu wziąłem dziwny Autoload, ale wydaje mi się raczej nie. No to co? Elo!